Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Mkniemy tym razem australijskim pociągiem. Mówię chyba ten tekst całkowicie przypadkowo za każdym razem, kiedy powoli zaczynamy zbliżać się do końca. W sumie to nie jest jeszcze finał, ale do tego finału zostało całkiem niedługo. Chociaż patrząc na dziwne wydarzenia australijskie, to w sumie w każdym miejscu, w każdym czasie można zginąć. No bo ostatnio bohaterowie całkiem otarli się o śmierć. Vivien miała bliskie, nawet bardzo bliskie spotkanie z Nyarlathotepem, który dał jej zlecenie, ona ochoczo je wykonała, w wyniku czego dość dalekiej konsekwencji musiała porzucić swoje człowieczeństwo. W zasadzie no wybrała taką drogę, żeby stać się ofidianką, czyli wężo-człowiekiem, co w ciągu kilku bądź kilkunastu miesięcy ma ostatecznie sprawić, że stanie się lizardmenem, jakby to nie nazwać, łącznie ze wszystkimi konsekwencjami, no których sama Vivien jeszcze nie zna, ale może wkrótce jakoś się z nimi zaznajomi. I w ogóle... Tak jeszcze może trochę poza grą, trochę w grze. Miałbym do ciebie, Marta, pytanie. Jak w międzyczasie, to znaczy w tej podróży między tymi wszystkimi wydarzeniami, idzie pisanie książki o nazwie Droga Nadziei, gdy koniec jest już bliski, jeżeli się nie mylę? Tak, to znaczy jak najbardziej to pisanie... ja zakładam, że jeżeli jakiekolwiek wolne chwile były i my czegoś nie robiliśmy, to Vivien bardzo dużo czasu na to poświęcała. Dla niej to było ważne, szczególnie teraz. Szczególnie teraz. Mhm. Czyli więc jak najbardziej. Czyli jednak tak. Dalej jest nadzieja. Dobrze to słyszeć. Tak. Tak. Super. Oprócz tego, no troszkę napsuło się w Darwin, które, no co tu dużo mówić, prawie spłonęło do szczętu. Wam się udało wyrwać stamtąd dzięki zapobiegliwości Drovera. No i później na statku, oczywiście należy dodać, że swój niemały udział w całym tym galimatiasie miał niejaki doktor Lemming, roboczo nazywany Flemingiem, który jest największym troublemakerem. Zobaczymy może jeszcze kiedyś go, zobaczymy jak już bohaterowie po trzecim spotkaniu z nim na pewno zginą. Więc bohaterów spotkała no taka nieprzyjemna trochę rozmowa związana z tym, co począć z Hansem i w ogóle jak to dalej z zaufaniem w drużynie. W sumie troszkę przeszliście do porządku dziennego nad tym, że Vivien zmieniła się w tego smoka i co ważne, Vivien nie powiedziała o tym, jaki wybór podjęła i wy nie macie pojęcia, że ona przestała być człowiekiem w międzyczasie. Natomiast człowiekiem w pełni zaczął być Hans, o ile nim wcześniej nie był, dlatego że woda życia, czy jak ją tam nazwać, usunęła z niego jarzmo Nyarlathotepa i pozwoliła zerwać kontrakty z Bogiem. No przynajmniej na... Tak się wydaje. I raczej na razie nie przeszło to znamie na Vivien. No i narodził się romans, a może tylko przelotne zbliżenie między Hansem a Vivien, to również na razie pozostaje w sferze niewiadomych. No i to w sumie tyle. Nasi bohaterowie mają płynąć do portu Hidland, stamtąd udać się do Kankanjeri, a z Kankanjeri już bezpośrednio na wielką, piaszczystą pustynię, gdzie jest miasto wielkiej rasy. Dużo wielkich, przerażających rzeczy. No i zobaczymy, jakim z tym wszystkim pójdzie. Ale nim wskoczymy w naszą fabułę, chciałbym, abyśmy dalej poszli taką naszą wycieczką po tym, co się dzieje u różnych bohaterów niezależnych i tym razem jeszcze bardziej zmienili kontynent. Widzimy z zewnątrz budynek, który już raz mieliśmy przed oczami. Jest to rezydencja rodu Drake'ów, która podobnie, tak jak wtedy, opromieniona jest różowymi promykami zachodzącego słońca. I tak jak kiedyś zbliżamy się powoli do szyby, za którą widać przepasny salon z tymi dominującymi barwami karmazynu i takiego ciemnego brązu, ten ciemny brąz mają meble, a karmazyn to przede wszystkim dywany, arrasy, tapety. Jednak nie ma już tutaj Sir Richarda, bo Sir Richard dawno
nie jest już wśród żywych. Natomiast są tutaj dwie osoby, które żadna z nich nie siedzi na tym głębokim fotelu, który teraz stoi pusty, niczym eksponat muzealny po zmarłym Nestorze Rodu. Obie te osoby siedzą na dywanie. Mały Abraham, który układa wieżę z klocków, a naprzeciwko niego siedzi Zara, ubrana w spodnie, koszulę. Abraham jest bardzo zajęty swoją zabawą, ona natomiast jest wpatrzona w niego i ma na twarzy lekki uśmiech. I Abraham, nie spuszczając wzroku z tej coraz to wyższej wieży, mówi: a mamusiu, a dlaczego ty z tatą macie inne nazwiska? I Zara trochę mniej się już uśmiecha i odpowiada mu: bo nie jesteśmy małżeństwem, synku. I on zamiera, trzymając klocek w dłoni, tak jakby nie był pewny, czy dalej go kłaść, i teraz dopiero spogląda na Zarę i mówi: a będziecie małżeństwem? Bo ja to bym chciał. Ona przez chwilę patrzy na niego dość poważnym wzrokiem, po czym tak lekko go tarmosi we włosy i mówi: nie wiem, synku, zobaczymy. Pobaw się chwilę sam, muszę coś załatwić. I nie czekając na jego reakcję, szybko wstaje, wychodzi na korytarz i zbliża się do ściany, która jest tuż przy framudze, i mówi: William, możesz stamtąd wyjść, przecież wiem, że tu jesteś. I widzimy, jak tajne przejście odsuwa się i staje w drzwiach William, który lekko zbity z tropu patrzy na Zarę, która jakby czekała na wyjaśnienia. I wreszcie William się odzywa i mówi: panno Szafik, chciałbym, żeby jedno było jasne. Jest pani matką dziedzica rodu i z racji tej roli zawsze będę miał do pani szacunek, jak i też oddanie, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek zostanie pani żoną Sir Jamesa, czy też nie. Ale ze względu na przeszłość chciałbym, żeby pani wiedziała, iż zawsze w pani obecności będę trzymał broń w pogotowiu. Zaufanie ma swoje granice. Zara przez chwilę dalej stoi w milczeniu, lekko spuszcza wzrok i mówi: no tak. Wiesz, w sumie czasami myślę, że tak byłoby prościej, gdyby w końcu ktoś strzelił we mnie celnie i zakończył to wszystko. No ale z drugiej strony, i na chwilę znowu zawiesza głos, po czym szybkim susem skacze ku Williamowi, robi piórłę tuż obok niego, stając za jego plecami, jedną ręką przyciska go do siebie, a z drugiej ręki, z rękawa, wysuwa nóż, który przystawia mu do gardła i mówi: ale z drugiej strony, Williamie, złotko, zmieniłam strony. To była decyzja, która dużo mnie kosztowała. I dalej jestem Zarą Szafik. Nie będę szarą myszką. I naprawdę bardzo, ale to bardzo bym chciała, żeby w naszej relacji dominowało to pierwsze, czyli oddanie i szacunek. Rozumiemy się, złotko? William przez chwilę milczy. Jest spięty, próbuje się wyrwać, ale Zara jest o wiele silniejsza, niż mogłaby się wydawać na pierwszy rzut oka, i milczy. Ona powtarza: rozumiemy się, złotko? Tak, tak, pani Szafik. Doskonale. Puszcza go i mówi: masz. Wyciąga z kieszeni kartkę, którą mu podaje. Zanieś to do kuchni. Naprawdę, mogę pozwolić na wiele rzeczy co do brytyjskiego wychowania, ale nie zgodzę się, żeby mojego syna wychowywano na kiełbaskach i fasoli w zawiesistym sosie. Przyda mu się trochę świeżych owoców, warzyw, przypraw. Dobrze, pani Szafik. A jak zaniesiesz to już do kuchni, to przyjdź do mnie. Mamy jedną ważną sprawę do omówienia. William kiwa głową i odchodzi. I na tym kończymy tą scenę i przechodzimy do was. U was ta podróż starym rybackim stateczkiem upłynęła nad wyraz spokojnie. Na szczęście raczej trzymaliście się brzegu i dzięki temu dopłynęliście
do portu Hidland. Tam dowiedzieliście się, że człowiek, z którym chcieliście porozmawiać, dawny towarzysz Artura McQuire'a, pan Robert McKenzie, wyjechał i nie można się z nim spotkać, ale w sumie okazało się, że nic straconego, bo wyjechał do miejsca, do którego i wy zmierzaliście, czyli do Kankanjeri. Zatem po nocy odpoczynku wsiedliście w pociąg. No i tak, Australii nigdy dobrze nie będziecie wspominać, bo nawet pociąg, to nie jest pociąg osobowy, to pociąg towarowy. Siedzieliście przez kilkanaście godzin podróży na otwartej platformie, na której niemiłosiernie smażyło was słońce. Nie mieliście nawet żadnego krzesła, ławy, po prostu opieraliście się o jakieś pudła, siedząc na podłodze tej platformy. Pociąg bardzo wolno sunął pomiędzy spiekonymi słońcem, takimi czerwonymi, wręcz niekiedy ciemno-czerwonymi równinami, które gdzieniegdzie tylko pokryte są kępkami nierównej trawy, a wy płuciliście się coraz bardziej i coraz bardziej przeklinaliście ten na pozór zapomniany przez Boga zakątek świata. Po czasie, który wydawał się o wiele, wiele dłuższy niż te kilkanaście godzin, zobaczyliście małą osadę, która też bardzo przypomina te niewielkie miasteczka górnicze w Teksasie, i napis Kankanjeri. Tam skierowaliście się do całkiem ładnej rezydencji z drewna na samych obrzeżach, gdzie właśnie rezyduje pan McKenzie, który powitał was, zaprosił was na taras swojej rezydencji. Ten taras otwiera się na pierwsze obszary pustyni, które zdają się znowu niczym to morze nie mające kresu. Siedliście przy stoliku, poczęstował was takimi typowymi australijskimi ciasteczkami kokosowymi, zapalił fajkę, spokojnie się wam przygląda. Robert McKenzie to człowiek, który ma już dobrych 40 kilka lat, jest dobrze ubrany, widać, że to człowiek pracy, ma opaloną twarz, ma opalone ręce, teraz jest biznesmenem, ale kiedyś musiał pracować fizycznie. I w końcu mówi: no to rozumiem, że państwo chcą wyruszyć na wielką ekspedycję, tak? Tak, dokładnie. Szczerze powiedziawszy, cieszy mnie to, bo no cóż, dobrych kilka lat już minęło, od kiedy Artur umarł. Ja niestety nie miałem ani możliwości, ani czasu na to, żeby kontynuować jego dzieło. Nie znalazłem też nikogo, no może poza jednym oszustem, który to mógłby zrobić. I naprawdę liczę, że państwu się uda, bo naprawdę tam, na tej pustyni, tkwi jakaś wielka tajemnica. A przynajmniej na to wygląda, że tam tkwi jakaś wielka tajemnica. Och, niestety pustynie mają to do siebie. O, niestety, niestety. Faktycznie, radzę dobrze się przygotować na tą wyprawę, bo nasza pustynia jest chyba jedną z najbardziej nieprzyjaznych na tym globie. Nie chcę państwa zrazić już na początku, ale warto wiedzieć, na co się szykować. No od właśnie. Tego mamy pana Drovera. Dobrze, że państwo mają jakiegoś przewodnika, bo... No cóż... Z pana perspektywy, poza kangurami, pająkami i Rosjanami... bez Rosjan. Co tam nam może grozić? No tak jak mówię, nie chcę państwa zniechęcać, ale wiele wskazuje na to, że ten region jest, cóż, przeklęty. A może za dużo powiedziane, ale feralny to na pewno. Na ile państwo... Dlaczego przeklęty? Dlaczego feralny? No cóż... Krążą opowieści. Wiecie państwo, zawsze o takich regionach są różne legendy i tak dalej, ale tutaj prawie wszystkie są makabryczne i czasami też się ze sobą pokrywają. Zresztą sam tam byłem i wiem, że... Nie czułem się tam przyjemnie. No tak. Oprócz węży, bo radzę uważać na węże, to naprawdę podstępne i groźne stworzenia, to są pewne opowieści o tym, że... No cóż,
chociażby dajmy na to jakiś miesiąc temu, dwa miesiące temu pewien człowiek przeganiał bydło przez tą trasę i kiedy rano się obudził po noclegu, zniknęła duża część jego trzody. I on mówi, że aborygen, który dla niego pracował, widział, jak w środku nocy pojawiły się stworzenia wielkości niedźwiedzia i jak gdyby nigdy nic, zagarnęły to bydło, a następnie uciekły z nim. Ciekawe. Ktoś próbował do nich strzelać? No, obawiam się, że ten aborygen był zbyt przerażony, o ile to oczywiście prawda. Oprócz tego doliczyłbym kilka duchów, które tu i ówdzie mają się pojawiać. Grupę górników, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, a do tego wielkie latające stwory, które tu i ówdzie mają się pojawiać na niebie. Do tego aborygeni, którzy są rozwścieczeni tym, że biali wykorzystali ich dawne miejsca do korzystania wody i zrobili tam swoje studnie. Temperatura 40 stopni. Rozumieją już państwo, dlaczego to jest nieprzyjazny region. Tak, tak. Brzmi jak Teksas, więc nic mnie nie zaskakuje z tego, co pan... Ale tutaj jest coś ciekawego. Przepraszam, pan się Lorenz nazywa, tak? Kolega. Tak. Wskazuje na Lorenza. Mhm. No tak, bo wie pan, to nazwisko... Zna pan moje nazwisko. Tutaj w Australii. Wie pan, ja chyba pana nie znam, ale znam kogoś, kto nazywa się dokładnie tak samo jak pan, Hans Lorenz. I... To jest tajemnicza historia. Ta ekspedycja górników, którzy zginęli, to byli ludzie, którzy zostali wynajęci przez niejakiego Hansa Lorenza. To było już dobrych kilka lat temu, bodajże 4, jak nie dalej, już nie pamiętam. Pojawił się znikąd jakiś Amerykanin, który właśnie przedstawił się jako Hans Lorenz. Wynajął za 20... Nie wiem, może jak wyglądał? Nie mam pojęcia, ja słyszałem tylko o nim historię. Gdzie się stał z tymi górnikami? Pojechał z nimi gdzieś na pustynię, żeby wydobywać jakieś rudy złota, które ponoć miały tam być i ślad po nim, jak i po całej reszcie górników zaginął. Został tylko obóz, pusty obóz, bez żywego ducha. No i wie pan, ja bym uważał z tym nazwiskiem, bo miejscowi, jak usłyszał Hans Lorenz, mogą być trochę cięci. Mówi pan 3-4 lata temu? No, jakoś tak. Chyba wiem, kto to mógł być. Pana bliźniak? Niestety albo niestety nie, ale dziękuję za ostrzeżenie, będę uważał. Rozumiem, rozumiem. No tak. Lepiej nie wypytywać o tę historię nikogo. Raczej nie. Ludzie tutaj trzymają ze sobą i jak nagle ginie 20 ludzi, to nikt nad tym nie przejdzie tak o... do normalności. Wiecie państwo, ten region ma w sobie jakiś fatum. Bywam tutaj tak rzadko, jak tylko mogę, ale co jakiś czas ktoś kogoś zabije, jakiś mąż się upije i... no, skatuje swoją żonę. Nie wiem, może to tylko przypadek, ale wisi tutaj jakieś zło. No to złem to niestety jesteśmy już zbyt pokłóceni, żeby od niego uciekać. No, rozumiem. To dobrze, dobrze, bo trzeba naprawdę być twardym, żeby przeżyć taką ekspedycję i wyjść z niej bez szwanków w dodatku. Nic, w każdym razie... A czy ktoś tutaj... Czy ktoś tutaj się interesuje takimi opowieściami, tutaj, tutejszymi legendami, mitami, wielkim nietoperzu, wężowym bogu? Jest, chociażby o tych Halloweenach i okolicznych miejscach historycznych, powiedzmy, owianych legendami. Legend jest sporo, akurat tutaj aborygeni nie mieszkają. Jest paru takich, co mają może do opowiedzenia coś więcej. Mimo wszystko te ruiny, o których państwo wspominają, to odkryliśmy razem z Arturem kilka lat temu, więc raczej nie ma zbyt dużo opowieści o nich, bo one po prostu, no cóż, nikt wcześniej o nich nie wiedział.
No, może poza jednym człowiekiem, ten oszust, o którym wspominałem, przynajmniej tak mi się wydaje, no chyba, że po prostu zginął, przyjechał... A jak on się nazywał? Albo jak wyglądał? Nazywał się... imienia nie do końca pamiętam, ale nazwisko Houston, tak się przedstawił. Houston. Nie, Houston. Akurat dobrze pamiętam nazwisko tego drania. No tak. A jak wyglądał? Opisuje wygląd Houstona. Okej. Okay. Czyli niewielkiej postury, lekko zgarbione okulary. Czemu uważa pan go za oszusta? No bo widzi pan, pojawił się też mniej więcej 4 lata temu. I wyobraźcie sobie państwo, że podał się za jakiegoś starego przyjaciela Artura. Powiedział, że właśnie Artur mu kiedyś opowiadał o tej wyprawie i że jest chętny właśnie zrobić to samo, co państwo. No ja mu wierzyłem, no bo dlaczego miałbym nie? Zresztą wtedy w ogóle nie miałem głowy do myślenia o takich sprawach. Przekazałem mu wszystkie notatki Artura, wszystkie, całą dokumentację, jaką udało mu się zebrać i no cóż, Houston zniknął wraz z nimi raz na zawsze. Może zginął na tej pustyni, kto wie, ale mimo wszystko wydawał się nie w ciemię bity, więc chyba jakiś hochsztapler. Czy ktoś, nie wiem, z okolicznych mieszkańców, tak jak wcześniej z tamtym Lorencem, a przynajmniej tym, kto się tam nie podawał, poszli ludzie, to czy z tym Houstonem też ktoś poszedł? Wie pan, szczerze powiedziawszy, trudno mi powiedzieć. Wtedy byłem akurat w Headland. Nie śledziłem dalej, co on tam zrobił. Rozpytywałem tu i ówdzie, to znaczy tutaj, o właśnie tego Houstona, ale nikt nic nie był w stanie powiedzieć. Tak jakby nigdy się nie pojawił. Tajemnicza postać. No właśnie. Także ja dzisiaj stąd wyjeżdżam, bo musiałem załatwić parę formalności w związku z moją kopalnią. Państwu radzę tak samo, to naprawdę nie jest dobre miejsce. Jeżeli chodzi o panów wyprawę, to... jeżeli chodzi o ludzi, którzy panom pomagali w tej wyprawie, czy jakby panowie we dwójkę tam poszli, czy było więcej osób? Co się z nimi stało ewentualnie? Było paru po prostu robotników, pracowników fizycznych, może tak. I oni z niej nie wrócili, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, wrócili. Tam nie było jakiejś tragedii u nas. Ale nie wiem, gdzie oni teraz są, także nie sądzę, by wiedzieli cokolwiek, czego ja nie wiedziałem, bo mimo wszystko byłem przyjacielem Artura i nie sądzę, by zataił coś przede mną, a powiedział coś jednemu z tych pracowników. No tak, rzeczywiście nie miałoby to sensu. No. Szczerze, ja faktycznie uważam, że nie jest to zbyt dobre miejsce, ale te opowieści o pustyni mi wydają się trochę przesadzone. Tam po prostu jest nieprzyjemna aura, ale nie obawiałbym się aż tak. Jednak zdaje mi się, że nie ma tam namacalnego zagrożenia, oprócz zwykłych zagrożeń natury. To się okaże. Ale niepokoją mnie te zniknięcia 20 osób. No właśnie. Tak to się kończy, jak ludzie z miasta wyjeżdżają poza miasto. Z tego, co słyszę. Tak. To też prawda. No ale to byli doświadczeni ludzie. Twardzi górnicy. Także, żeby tak zniknęli bez śladu. No nie wiem. Może jakieś agresywne plemię aborygenów. Może... nie mam pojęcia. Nie mam głowy na takie sprawy. O lokalnych aborygenów, to gdzie moglibyśmy jakieś spotkać? Wszędzie i nigdzie tak naprawdę. Wiedzą państwo, nie potrafimy się dogadać. Oni nie lubią nas, my ich. Czasami jesteśmy jeszcze wobec nich agresywni. W dodatku wiecie państwo, te 45 studni, które są przy Kiningstock Road, to były kiedyś naturalne studnie aborygenów. Oni stracili miejsce, skąd sami czerpali wodę, skąd czerpało wodę ich bydło. To nie pomaga w budowaniu sąsiedzkich relacji. A wielu ich jest tutaj w okolicy? Tutaj nie ma ich. Gdzieś głębiej na pustyni, ale unikają białych jak mogą.
No, miejmy nadzieję, że nie staną się potencjalnym zagrożeniem. Nie, nie sądzę. Wiedzą państwo, to trochę taki nieznany diabeł. Możemy się go bać, bo go nie znamy, ale tak naprawdę to oni bardziej boją się nas, bo gdyby cokolwiek zrobili białym, to by szybko zostali wycięci w pień. Tak jak Indianie w USA. No, to mnie pan trochę uspokoił. No, przynajmniej z zasady. Przynajmniej z zasady. No dobrze, panie Robercie. To bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. Proszę poczęstować się jeszcze ciastkami. Jak najbardziej. Być może uratują nam głowę, być może nie jedną. Trzymam kciuki. No i mam nadzieję, że dadzą państwo znać, jak wrócą, bo jeżeli coś się uda, to będę się lepiej czuł, że a jeżeli nie zawiodłem się nie aż uda, to jeżeli się nie uda, to się okaże, że pustynia pochłonęła kolejnych ludzi, ale... Spokojnie. Ale... Jak nie wrócą państwo w ciągu miesiąca, to postaram się zorganizować jakąś grupę, żeby państwa znaleźć i pochować. Nie wiem, czy to by się nie skończyło negatywnie dla tej grupy. No nie wiem, ale... Ale na niejednej pustyni już byliśmy, także... Jestem zobowiązany państwu, także jak tylko mogę pomóc, tak się postaram. Oczywiście. No to co, drużyno. Chyba idziemy dalej. Powodzenia państwu życzę i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. Odprowadza was schodami na dół, jeszcze żegna się z wami, podaje wam rękę i wychodzicie na taki niewielki uklepany placyk z uklepanej właśnie ziemi. Wokół są porozrzucane luźno budynki, tutaj nawet nie ma takiej zwartej zabudowy wśród ulic. Czeka drower przy budynku, opierając się plecami i pali papierosa. Jak tak idziemy, potrącam ciebie, Lorenz, łokciem, ale tak, żebyś się nie przewrócił, bo takie przyjacielskie trącenie. I mówię, że zachowujesz się, jakbyś dostał nowe życie. Nie spierdol tego. Odstałam się. A jak spierdolę, to będę miał zawsze ciebie obok, żebyś mnie trącił, może trochę mocniej. Mam dobre przeczucia. Ale co teraz... Co nas czeka. Tutaj mów mi Houston. Tobie? Tak, bo nie chcę mieć problemów takich, jak byście mieli w tym... w tym... pubie, nie wiem jak to nazywać. Tam, gdzieście się pokłócili z Flemingiem. Może nikt się z Flemingiem lepiej... nie kłócił. To może lepiej inne nazwisko wybrać, bo tutaj jeżeli po Houstonie krąży opinia, że był hochsztaplerem, to... Raczej prywatna opinia. Poza tym on był Houston, także Houston jak najbardziej może zostać przez sentyment chociażby. To co tam teraz, bo... A kim jest ten Houston? Być może go poznasz. Panie Glina, patrzę na ciebie, Drover Walter. Mhm. Przesyłka już jest. O, wspaniale. Ile jestem winien? Wliczyłem w koszty. Dobra. Nie sądziłem, że Drover oferuje przesyłki kurierskie. Poproście Drovera o cokolwiek w Australii, a z dużą dozą prawdopodobieństwa to się stanie. Znakomicie, panie Drover, znakomicie. Bardzo panu dziękuję. Jest tam, na urzędzie kolejowym. No to przejdę się tam. To jest kawałek dalej, tak naprawdę, o ile w Darwin było wszystko blisko, tutaj jest bardzo blisko. Walter przechodzi jakieś 100 metrów, rzeczywiście stoi taka budka, która jest nazywana urzędem kolejowym, co znaczy, że można załatwić tutaj wszystkie formalności, kupić bilety, jak i nadać pocztę. I faktycznie leży, wy widzicie, taki naprawdę duży bagaż, ale to jest bagaż, który dość ciężko byłoby podnieść. Myślicie, że jakieś ciało mu przywieźli, czy o co chodzi? Nie wiem. Albo broń. Dużo broni.
Nie, no, ale to zakładam, że tam to były takie rzeczy, z którymi byłem w stanie się jakoś zabrać. Chyba. Tak, znaczy wiesz, on jest bardzo ciężki, żeby nieść, więc pewnie wynająłeś sobie jakiegoś pomocnika, który ci to nosił, ale to nie jest tak, żeby w ogóle nie można było tego unieść, nie, aż tak to nie. No to, wiesz, ładuję to sobie jakoś tam, robię coś, nie wiem, żeby to potargać po prostu i... Chyba, że się rozejrzę za kimś, kto mógłby to ponieść, nie? Może tutaj jest jakiś... Drower się uśmiecha i mówi, ja mogę wynająć już teraz ciężarówki i po prostu wszystkie te manatki, patrzę na was, bo wszyscy tam niesiecie jedną właśnie... lub dwie torby na samochodzie. Miałem z panem porozmawiać właśnie, że chyba czas już robić zakupy związane z naszą wyprawą, prawda? Istotnie. Mógłby pan coś powiedzieć? Czego pan domowa się tym tutaj... wszystkim chyba zajmie. Także ciężarówka, zakupy, ekwipunek, prowiant. Panie Drover, niech mi pan powie taką rzecz. Słucham. Jak pan się zapatruje tutaj na tych aborygenów całych? Dobrzy ludzie są, ale jak zobaczył białego, to tak jak złodziej widzący policjanta. A gdyby na przykład... powiedzmy, o ile się tu jakiś znajdzie, gdyby wynająć, zapłacić jakiemuś. Pomogłoby nam to w przebyciu pustyni, w takich lepszych relacjach z nimi? A nie, Robson. Pan widzi mnie, prawda? Mhm. Jeszcze raz chce pan powtórzyć to pytanie? Bo naprawdę poczuję się obrażony. No, nie chcemy, Robson, żeby się bili. Pobili. Połącz kropki. Wracając do innego wątku, Drover, tego, o którym opowiadałeś, że mieliśmy jechać ciężarówką, ty miałeś nas wystawić, Rosjanin miał nas rozstrzelać. No właśnie. Przegadajmy to, bo pierwszym krokiem do ominięcia pułapki jest uświadomienie sobie, że ona istnieje. Mrugam mu porozumiewawczo. Tak, tak. Dokładnie. No tak, ogólnie sprawa jest taka, że przy 45 stopni, czyli tam, gdzie trzeba ogólnie skręcać, będzie przy samej studni rozstawiona linka, tam mam wjechać, granat wybucha, wtedy zaczynają do was strzelać, a w zasadzie chyba, tak, jeden snajper zaczyna do was strzelać, bo już tam nie ma za bardzo chyba nikogo więcej, przynajmniej nie mówił mi, nie wiem na ile był szczery, prawda? Później wyskakuje na was Grigori, a na końcu dobijam was za pleców, bo wcześniej po prostu miałem przywiązać pedał gazu i wyskoczyć nim ciężarówka wjedzie na tą żelinkę. Prosta sprawa. Całkiem niezły plan, szczerze powiedziawszy. Faktycznie byście chyba zginęli. No, ale mamy ciebie. A jak mi tylko jest ta 45 studnia? O, to będzie z dwa dni drogi. Może no to póki co mamy czas. Mam nadzieję, że dzisiaj nie musimy jakoś to spieszyć. No to już od was, moi drodzy, zależy. Kurczę, dawno aż tak nie mogłem się doczekać pułapki. Właśnie widzę, zaczyna to być podejrzane. Ale dobra, oddycham. No a póki tu jesteśmy, to może się do tego przygotujemy, tylko... No tylko to tak logistycznie będzie ciężkie. To jest w ogóle problematyczne, bo będziemy musieli tą, nie wiem, ciężarówką jakąś pustą w to wjechać. Panie, ja wam właśnie uratowałem życie. Nie wiem, czy to jest problematyczne. No. A odbiliśmy jeden duży problem na kilka mniejszych. A nie ma żadnego problemu. Ja to widzę tak. Pożyczysz mi, Drover, swój kapelusz, ja ci pożyczę swój i ja będę prowadził tą ciężarówkę. Znaczy one różnią się czymkolwiek, oprócz tego, że twój ma dwie dziury? No właśnie tym. Chyba, że chcesz swój dziurawić. Nie. No, ja przynajmniej wymieniam, mi jak kapelusz. Mi ktoś podziurawi. Ja jestem bardziej sentymentalny. Ja będę jechał tą ciężarówką, ona wjedzie w tą pułapkę i kiedy Grigori do mnie podejdzie, myśląc, że podchodzi do ciebie, wtedy mu zatopię ostrze noża w bardzo bolesne miejsce. To jest zły pomysł. Wiesz, John, na czym polega praca snajpera? I luneta jako klasyczne wyposażenie karabinu snajperskiego? Oni cię mogą rozpoznać z łatwością.
pewno? Zobacz. I tak zaciągam trochę ten kapelusz, staję tak, żeby mnie nie było widać. Nie wyglądam jak on? I wskazuję na Drovera. Nie wyglądamy podobnie? Jak bracia bliźniacy, John. Jak bracia. No poza tym umiejętności Drovera też no, nie pozostawiają wiele do życzenia. Jakby jestem w stanie zaufać. Co to znaczy? Chyba nie do końca rozumiem. Myślę, że nie pozostawiają wiele do życzenia, czyli z każdą robotą sobie poradzisz. A, no tak. Bardziej się zastanawiam jakby, jak to wszystko zsynchronizować, bo warto by było, żeby... Nie wiemy, gdzie ten snajper będzie, wiemy tylko, że będzie. A, jest taka wydma. Bo wiecie, ogólnie to działa tak, że jak na tej pustyni jest wzgórze o wysokości 100 metrów, to już nadają mu nazwę. W sensie, wiecie, to jest dość równinne miejsce. I tam jest jedno tylko wzgórze, więc raczej tam będzie ten snajper. Na prawo od studni. To będzie w ogóle takie miejsce, gdzie tam nic za bardzo nie będzie, poza tym wzgórzem. O, trochę krzaków. No i piasek. Dlatego wy zajmiecie się snajperem, a ja załatwię Rosjanina. Mamy w jaki sposób my tam w ogóle się znajdziemy niepostrzeżenie? No to musimy chyba mieć więcej niż jeden pojazd. No właśnie. I czy będzie w ogóle zbliżyć się nawet tym drugim pojazdem do niego okazja bez tego, żeby nas zauważył? Bo jak to wygląda? Ten pewnie się zdecydowanie bardziej znasz niż my. I czy tam jest jak do tego snajpera się zbliżyć, żeby nas nie zauważył? No da się, trzeba tylko trochę go objechać, zostawić ciężarówkę, no ja wiem, 400 metrów, 500 metrów od niego i dalej podejść na piechotę. No. Tam widoczność jest w miarę dobra. Ale z drugiej strony on raczej będzie patrzył się w jedno miejsce, a jak zajedziemy go od tyłu, to raczej nas nie spostrzeże, tylko wtedy... No. Mimo wszystko wydaje mi się, że tak Sańczyku, mój przyjacielu, z całym szacunkiem, ale nie wiem, czy sam dasz radę. Ja tak patrzę na Sir Jamesa i mówię, no, wydaje mi się, że znając życie, największe doświadczenie w polowaniach ma Sir James. Jak będę miał dobrą strzelbę, to nauki Williama dużo dały. A nie masz Thompsona jeszcze z ostatniej akcji? No, Thompson nie jest bronią snajperską. A nie jest. Ale strzelby też nie mamy. Ale można kupić, wiecie, to naprawdę nie jest trudne. Ale Thompsona raczej wam mimo wszystko tutaj nie kupię. Trzeba było powiedzieć w Sydney. Ale w sumie nie spotkaliśmy się w Sydney. Thompson jest przede wszystkim skuteczny. I też mam do niego jakiś taki sentyment. Gdyby tak... Jak właśnie, snajper będzie patrzył w jeden punkt, no to raczej z pleców się nie spodziewa nikogo. Chyba, że oni będą mieli kogoś, kto będzie krył go stojąc na czatach. Także na to też trzeba uważać. I... Ich jest, w sumie z tego co wiemy, trójka, czwórka. Nie no, dwójka. Snajper, Grigori. I ja. Jeszcze raz? Dwójka, snajper, Grigori, no i ja, ale w zasadzie to ja nie. No, jakoś ciężko mi w to uwierzyć, że ich tylko tylu będzie. No dobrze, zobaczymy, ale plan wstępnie no taki jak umówiliśmy. A reszta z nas będzie... No to możemy tak ustalić, że John i James zajmą się snajperem, a reszta będzie jechała ciężarówką i wyskoczy w swoim czasie. To nie możemy jakoś tam wcześniej się zaczaić? Możemy. No chyba... W sensie się wy możecie, my tak nie do końca. To znaczy... No niestety ktoś musiałby zrobić zaprzynętę, ale... No właśnie mówię, że ja będę jechał ciężarówką i chcę patrzeć prosto w oczy Grigoriowi Nestiemu, jak będę go... Wiecie co. No ja się boję o to, że cię rozpoznają, ale jak jesteś tak pewny siebie, no to dobrze. Zajmijcie się po prostu snajperem.
czym co? Problem? Uznajemy, że reszta wchodzi na tyły snajperowi i ewentualnie temu Grigoriowi. No dobrze. No, to nie no ma to co mi trężyć skupy. Dalej. Idę wynająć ciężarówki i zakupić sprzęt. Dajcie mi 20 minut. To dwie ciężarówki by było. Dobrze. Jasne. I odchodzimy sprężystym krokiem. Myślicie, co my tutaj nas... jeszcze z tym mamy do zrobienia? Myślicie, że nas nie wykiwa? To jest ciekawe pytanie. A z drugiej strony... A czy pan mu zapłacił z góry, Sir James? Ja dobrze płacę za usługi. Rozumiem, ale czy z góry, czy po wypełnieniu? Wydaje mi się, że James płaci tak i tak. Nigdy nie zostawia kogoś bez dodatkowych pieniędzy. To tak. Tylko zastanawiam się, jaki to by było piękny plan. Gdzieś tam powiedzieć, że się nas wspiera, wykazać niby drugą w stronę, a to jednak tak naprawdę to jest ta główna pułapka. Normalnie pułapka w pułapce. Pozornie bez punktu. Tak to mawiają. Jak to powiedział Mulder, pierwszą rzeczą najlepszą w byciu w pułapce jest świadomość bycia w pułapce, tak? Skoro mamy świadomość takiej możliwości, to nie wiem, czy nam to coś pomoże, ale... Jeśli Drowar nas przekręci, to nie starczy mu Australii, żeby się przed nami później schować. Te ciężarówki mają ukryte paki, zgadza się? Mhm. Także najbardziej narażeni są ludzie z przodu. No nie, bo oni będą strzelać właśnie w ludzi, którzy siedzą na pace, bo ciężarówką będzie jechał Drover. No, w scenariuszu, który nam opowiedział Drover, tak. Jeżeli jest jakiś alternatywny scenariusz, którego nie znamy, jakaś alternatywna pułapka, której nie znamy, a tylko podejrzewamy teraz, no to dobrze, tutaj już tylko możemy teoretyzować. Trzeba jakieś tam wystawić kukły w przodu. No. W miejsce pasażerów. Jeszcze linki, którymi będziemy pociągać za gaz, hamulec i sprzęgło. Nie, no wiadomo, że w kierowcy nie będą strzelać, skoro ma być prowadzić rower. A jeżeli będą dwie ciężarówki, to jak rozumiem, drugą podjedziemy od tyłu, tak? No to tak, tylko nam się teraz chyba trochę zaciera wizja tego, co nam rower powiedział, a co sami możemy podejrzewać, zakładając, że kłamie. Nie, ja tylko rzucam coś takiego, że trzeba po prostu do końca na niego uważać. No, no trzeba. Jak ktoś zawsze przy nim będzie, na przykład taki John. Nie wiem, kto tutaj jest. Może nie. No to tutaj James, albo lepiej Walter, możesz mieć na jego oko. Nie wiem, kto jest sponsorem tej grupy. Nazwijmy to jakiś żołnierzy, najemników. Ale się, że... oni znają się na swojej robocie i... Znają się. Wydaje mi się, że nasi jeszcze niepoznani przyjaciele z Australii. Czy może z Houstonem na czele. Albo uprośmy to wszystko i obwińmy Karla Stanforda, bo on jest zawsze dobrą osobą, na którą można wszystko zrzucić. Mnie pasuje. Moja propozycja jest taka. Ten Grigori... Jeśli się zamieni w niedźwiedzia, to wtedy mogę mieć problem. Robson, będziesz moim skrzydłowym. Taki zabijaka jak ty, będę się czuł bezpieczniej z tobą. Dobrze. Co, jedziecie razem? Nie ma problemu. Dobrze, tutaj na miejscu jeszcze mamy coś do zrobienia? Ja najchętniej bym się przyczaił tam o wiele wcześniej. Znalazł odpowiednie pozycje. No tak, to jedno, ale oni i tak czekają na nas, także tego raczej nie przyspieszymy. To jest jedna rzecz, a druga...
Interesują mnie w sumie jakieś właśnie lokalne legendy i to w sumie jak ci wszyscy rdzenni mieszkańcy tego miejsca, ci aborgeni, być może sobie radzili z tym zagrożeniem takim niewyjaśnionym, które tutaj jest. Czy sobie radzili, czy sobie nie radzili. No, przydałby się Ted. Przydałby się Ted, on by się tutaj lepiej sprawdził, a tak no to... Nie ma Teda. Musimy sobie radzić sami. Mili państwo, i widzicie jak Drover tak lekko dla żartów robi taki wręcz dworski ukłon. Powozy zaprzężone w konie czekają. Zaprzężone w konie? Mechaniczne chyba. Dokładnie. No dobrze. No przyglądam się tym ciężarówkom, jak one wyglądają. To jest porządna konstrukcja Forda. One faktycznie są kryte brezentem, całkiem spore. Czyli jest ta, tak. Jest ta paka, która jest tam jakby tam towar, czy można tam usiąść i tak dalej. Czyli są ławeczki po dwóch stronach i jest miejsce na towar. W kabinie są 2-3 osoby mogą siedzieć, do tak? Do 3 osób, tak. Okej. Pomóc panience wsiąść? Uśmiecha się do ciebie Drover. Vivien. Też się do niego uśmiecha, ale wskakuje bardzo szybko i zwinnie. Nie dzięki, poradzę sobie. No proszę. Nie wiedziałam, że jest pani już tak siedząc, zwinna. Mówię już siedząc jakby na górze. Jeszcze nie raz cię zaskoczy. Mam nadzieję, że tylko przyjemnie. A jak z bronią? Już zależy od ciebie. Drover. Kupiłem kilka strzelb. Tego widzę, że chyba macie jakieś gnaty przy sobie, więc powinno wystarczyć. I to nie jednego. Ogólnie najważniejsza rzecz to woda. I jeszcze raz woda. Musicie pić co kwadrans albo co pół godziny. Nawet jak czujecie, że nie chce wam się pić, to i tak musicie pić, dobra? To jest jedna rzecz. A druga rzecz taka, jeżeli coś mówię, że należy zrobić, rozumiem, że macie głowy pełne pomysłów, ale ja znam ten teren, więc radzę się mnie słuchać. Dobra. No. Brzmi fair. Będę jechał pierwszy, bo z jednej strony warto narzucić dobre tempo, żeby ta podróż nie trwała za długo, bo będzie wyczerpująca, ale z drugiej strony jak się przesadzi z prędkością, to wiecie, dachowanie i te sprawy. Te drogi są tutaj naprawdę niedobre. A w którym miejscu się rozdzielamy na dwie? Dojedźmy do miejsca naszego noclegu i może jutro rano, ewentualnie w południe możemy się rozdzielić. Raczej w południe. Przy tej studni powinniśmy być bliżej wieczora jutro. Ja wsiadam na pakę tego drugiego samochodu. Ja jeszcze dzisiaj siadam obok Drovera. Jasne. Ja poprowadzę jeden z nich też. Tak, zatem dwa samochody mają w tym momencie uruchamiane silniki i widzimy jak odjeżdżają, zostawiając za sobą wszelką cywilizację i ruszając wprost na pustynię, która mimo wszystko jest trochę inna od Sahary, na której w sumie całkiem niedawno spędziliście tak dramatyczne chwile. No, przynajmniej większość z was. Dlatego, że ta pustynia nie ma koloru złota. Ona ma ten taki właśnie spalony czerwony kolor. Nie ma tutaj też zbyt wielu wydm, nie ma tutaj zbyt wielu wzgórz. Rzeczywiście, teren jest tutaj bardzo płaski, co jakiś czas tylko jest lekkie wybrzuszenie terenu. Jest tutaj przynajmniej troszkę więcej zieleni, o ile tak można nazwać, ten taki bardzo blady, też spalony słońcem kolor wszelkich traw i krzewów, które tutaj są. Ale ten krajobraz coś w sobie ma. Mimo wszystko jakieś takie nieodparte piękno, które tkwi w potędze natury, jaka tutaj jest, ma takie magnetyczne działanie. I naprawdę przez dłuższy czas patrzycie na to, co jest wokół was, na to, co jest tak inne od wszystkiego, co normalne dla człowieka z cywilizacji. Rzeczywiście, jest tutaj tak potwornie gorąco, że szybko w końcu jednak przestajecie podziwiać jedynie teren,
a dużo czasu poświęcacie na szukaniu różnych chustek, wycieraniu sobie czoła, odrywaniu wręcz koszuli od pleców i radzeniu sobie z tą temperaturą 40 stopni Celsjusza, jaka tutaj panuje. Żar wręcz nie do opisania. Drover... Pamiętając nauki Drovera, regularnie się dowadniam. W końcu wszyscy, czy chcecie, czy nie chcecie, woda bardzo często ląduje w waszych ustach. Drover pewnie przed siebie jedzie. Vivien, ty rozglądając się, dostrzegałeś w pewnym momencie, że są tutaj kangury, że gdzieś tam dalej skaczą takie wielkie kształty, no bo to nie są małe zwierzęta. Widać też ptaki i gdzieniegdzie widać unoszące się w górę takie słupy dymu, mówiące, że nie jesteście tutaj sami. Przyglądam się z zaciekawieniem tym kangurom i tak zastanawiam się, czy w sumie jak kiedykolwiek wcześniej widziałam te zwierzęta na żywo, bo raczej nie. To prawda, to prawda. Przypomina też ci się incydent z Sahary, gdzie wtedy tamtejszy koziorożec okazał wam taką pomoc. Ciekawe, jak tutaj zwierzęta będą się zachowywać wobec was. Na pewno nie agresywnie, przynajmniej jeszcze nie teraz. Ten pierwszy dzień minął naprawdę spokojnie, może aż nazbyt spokojnie. Może kiedy dzieje się tak dużo i nagle jeden dzień pozbawiony z jakichkolwiek przygód tudzież dużych emocji, to budzi w was podejrzenia. No ale nic, w każdym razie kiedy zapada zmrok i zaczyna się robić z kolei niemiłosiernie chłodno, to czujecie się zmęczeni, czujecie się trochę wyczerpani wręcz, wciąż spragnieni, ale bezpieczni, na tyle na ile można być w takim miejscu. Alder, ile masz rewolwerów? Co to za pytanie? Jeden. Jeden czy dwa? A to niedobrze. Panie Drover, czy wśród tej broni, którą pan kupił, są jakieś zapasowe rewolwery? Czy tylko strzelby? Pyta pan kangura, dlaczego jest na pustyni i podaje ci z paki rewolwer. O, wybornie. Dziękuję bardzo. Czy ma pan więcej? No, jeszcze 3 sztuki. Świetnie, to wezmę. Proszę bardzo. Niech się pan czuje jak u siebie w domu. Dziękuję. Biorę te rewolwery. Idę na drugie ciężar do tych moich pakunków, które tam i ładuję oba rewolwery magazynkami. To znaczy tymi bębnami właśnie, które mam. I podaję jeden Malderowi. Drugi sobie gdzieś tam też trzymam przy sobie. No, to gdyby się ten Rosjanin pojawił, to strzelaj z tego. A co za różnica? Będzie mu mniej przyjemnie. Vivien, ty się aż lekko zdrygnęłaś, bo w tych ciemnościach ty jako jedyna zobaczyłaś, że na tych nabojach jest narysowana gwiazdka, znak starszych bogów, ale nie powinnaś tego zobaczyć, bo człowiek nie widzi w takich ciemnościach. No, ja odruchowo chciałam coś skomentować, ale i tak nabrałam tchu, ale ugryzłam się w język i kiedy usłyszałam, że Walter mówi, że będzie mu mniej przyjemnie, to tylko tak prawie niedostrzegalnie pokiwałam głową i tak jakby przeszedł mnie lekko dreszcz. No dobrze, moi drodzy, jest bardzo miło, ale ja bym sugerował mimo wszystko zregenerować się przed jutrzejszym dniem. No to dobrej nocy. Ktoś będzie pilnował? Jakieś warty ustalamy? No tak. No chyba warto by.
Ja pierwszy. Jest nas piątka, więc możemy się podzielić na pięć, żeby było jak najkrócej, co? Ja tak kombinuję, żeby wziąć tą wartę, kiedy jest najgłębszy mrok, bo tak liczę, że może będę mogła wykorzystać to, co przed chwilą poczułam. Mhm. Może więcej odkryła. Zobaczę. No wiesz, najciemniej jest przed świtem, jak to było już wielokrotnie w maskach powiedziane, więc jak najbardziej. No właśnie, a przy okazji jest wziąć. Najbardziej senna warta. No dobrze. Noc jest czymś, co z dawna było przez was oczekiwane. To znaczy od momentu praktycznie, kiedy wyjechaliście, to marzyliście o tym, żeby wreszcie odpocząć. Rozpalone jest nawet nie jedno, a dwa ogniska, żeby przynajmniej trochę ciepła w tych namiotach, które są szczelnie wokół tych dwóch źródeł ciepła rozstawione. Przy okazji troszkę też zakrywają to potencjalne źródło wykrycia was przez innych. I sądzę, że ta noc jest dobrym momentem, żebyśmy przenieśli się w sen jednej z osób, bo w sumie to chyba nawet nie sen. Walter, ty zasnąłeś, ale dość szybko obudziłeś się. Otwierasz oczy. Tak, jesteś w swoim pokoju. Jest teraz noc. Obok ciebie śpi Vivienne. I słyszysz telefon, który przerywa właśnie twój odpoczynek. Wiesz, odbieram szybciutko. Zerkam, czy się obudziła. Widzisz, że powoli otwiera oczy, ale jeszcze nie odzyskała w pełni świadomości. Śpi. Robins? Panie inspektorze, Wood z tej strony, morderstwo. Gdzie? No, tam gdzie często, na czwartej ulicy. Dobrze, gdyby pan był. Wie pan, zawsze pana oko jest dla nas cenne. Dobrze. Odkładam. Doskonale. Kiedy odkładasz, to on jeszcze mówi, doskonale, przysłałem już samochód, czeka na dole. No to ubieram się, poprawiam kołderkę na Vivienne, całuję ją w czoło. Obowiązki wzywają. Ona tylko tak sennie się uśmiecha i ponownie zapada w sen. Zbiegasz na dół, rzeczywiście stoi czarny Buick. Kierowca otwiera ci drzwi, wchodzisz do środka i na fotelu pasażera obok ciebie siedzi kobieta, którą już kilka razy widziałeś w swoich snach. Egipcjanka, piękna wręcz o magnetycznej urodzie, która ubrana jest tak po męsku, można by powiedzieć. Ma bryczesy, w które ma puszczoną białą koszulę. Ma piękne oczy, które teraz na ciebie patrzą i widzisz uśmiech na jej twarzy, kiedy samochód rusza i jedzie pustymi ulicami Nowego Jorku, który o tej porze śpi. Tego najbardziej chciałbyś, Walter. Takiego spokojnego, pięknego życia, prawda? Na pewno by nie zaszkodziło. Mogę ci w tym pomóc. Naprawdę to może być o wiele bliższe, niż ci się wydaje. Słucham. Nie, to nie jest moment, w którym pada jakaś propozycja. Chciałabym przed tobą tylko przedstawić taką możliwość, a jednocześnie przestrzec, bo widzisz, Walter, niestety nie znasz całej prawdy. Nie znasz całej prawdy o sobie. To znaczy? Wiesz, nie jestem osobą, która zbyt szybko wyskakuje z informacji. To rzecz, którą muszę ci powiedzieć, kiedy spotkamy się już twarzą w twarz, ale... A spotkamy się twarzą w twarz? O tak. Też o wiele szybciej niż myślisz.
Natomiast to nie jest tak jak u twojego przyjaciela Hansa. Ty pamiętasz wszystko. Tylko nie znasz wszystkich znaczeń tego, co wydarzyło się w twojej historii. A powiem ci, Walterze, że prawda, która na ciebie czeka, jest makabryczna. Jest tak straszna, że stanowi granicę, za którą jest już tylko szaleństwo i chęć śmierci. No cóż, w takim razie może zostanę przy błogiej ignorancji. Skoro mówisz, proponujesz mi szczęśliwe, spokojne życie i mówisz, że prawda przyprawiłaby mnie o jakieś koszmary, to no zostańmy tak przy błogiej nieświadomości. Jeżeli po co rujnować ludzi? Jeżeli tego chcesz, to jest to możliwe, ale pamiętaj. Świetnie. Pamiętaj, że ja jestem po twojej stronie, że chcę ci pomóc i chcę pomóc twoim przyjaciołom. Oni mają trochę mniej otwarte umysły niż ty, więc pamiętaj o tym, kiedy już się wszyscy spotkamy. To bardzo urocze, ale jeszcze nie mieliśmy się okazji zapoznać po imieniu. Tak jak mówiłam, nie wyskakuję zbyt szybko z informacji. Śpij, Walter. Przyda ci się jeszcze odpoczynek. Pracowity dzień, pracowite dni przed tobą, a później nasze spotkanie. No cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia. Na tym kończy się ten sen. Bardzo spokojnie z niego wychodzisz i nie budzisz się. To jest po prostu już teraz błoga nieświadomość. Ta noc również minęła spokojnie. Nic się nie wydarzyło. Tylko może gdzieś przemknął cień jakiegoś zwierzęcia, ale nic poza tym. Nastaje nowy dzień. Ranek. Ruszacie w dalej drogę? Kiedy rozdzielacie się? Rankiem, południem? Czy jeszcze macie jakieś plany na ten czas? Na pewno porządnie zjeść, żeby nie być głodnym, bo nie wiadomo kiedy to się wydarzy i kiedy będzie ewentualnie jakiś kolejny posiłek. Nie wiem. James jakoś tak, nie wiem, bardziej wchodzi w taki bardziej skupiony. Obawia się tej pułapki, czy to wszystko wyjdzie, bo nigdy takie rzeczy nie wychodzą tak, jak my sobie zakładamy. I zawsze coś się może wydarzyć i gdzieś jeszcze z tyłu głowy ma stratę Teo i tego, że im bliżej jesteśmy tego końca, to mogą być ofiary w sumie wśród najbliższych mu osób. Więc taki nastrój ma taki dość średniawy, ale oczywiście skrywa to za maską brytyjskiego lorda. Jak zawsze. Także ruszacie. No cóż, tutaj jedno jest pewne. Pogoda prawie zawsze gwarantuje bezchmurne niebo i słońce, które jest strasznie żarzącym ogniskiem. W tym momencie jest już gdzieś w zenicie, co znaczy, że dobija południe, kiedy Drover się zatrzymuje i tak chcąc trochę rozładować atmosferę, kiedy na chwilę wychodzicie wszyscy z ciężarówek, mówi, no to co, jakieś ostatnie słowa? Ostatni będą pierwszymi. A tego to szczerze nie rozumiem. Może i lepiej. Może. A panienka się tak nie boi? Może mimo wszystko? Chyba, że... No wie pani. Pani planuje to w ogóle, czy nie? Rower, uwierz, ta panienka widziała więcej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Aha. Widziałem smoka. Ona chyba nie widziała smoka. Ona widziała kilka smoków. Nie
widziałam smoka. Może będziesz mi chciał kiedyś o tym opowiedzieć? Bardzo śmieszne. O, to śmieszne. Świetnie pasuje na ostatnie słowa. Widziałem smoka. Świetne ostatnie słowa. Dobra, za dużo gadamy. Jest robota do wykonania. Dobrze, no to panie Lawrence, James i panienko, wyjedziecie ze mną, a Johnny i Glina jadą drogą, tak? Tak się umawialiśmy. Wspaniale. To poczekajcie tak z pół godziny. No, pół godziny to będzie w porządku. Rozdzielacie się, ruszacie w swoją stronę i widzimy te dwie ciężarówki, które się rozjeżdżają. Jedna dalej jedzie Canning Stock Route, a druga zaczyna pewną ręką drovera przemierzać bezdroża pustyni. Oddalamy się, widzimy tą scenę z coraz większej odległości, aż w końcu widzimy wielki horyzont, gdzie te dwie ciężarówki zdają się być małymi punkcikami. I gdzieś tam daleko majaczy miasto wielkiej rasy, ale ono dopiero będzie waszym celem, jeżeli uda wam się przeżyć zasadzkę w zasadzce. A jak ona będzie wyglądała, to przekonamy się w następnym odcinku, na który was serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia. Cześć.